debata dnia w Polsat News. Agnieszka Gozdyra, dobry wieczór. Startujemy, proszę Państwa, i tematy będą ważne dla tej części świata, dlatego że mamy i zapowiedź prezydenta Bidena o Abramsach, które trafią do Ukrainy. No i ta już potwierdzona zapowiedź kanclerza Scholza o czołgach bojowych Leopard i o zgodzie dla sojuszników także, żeby się tymi Leopardami z Ukrainą dzielili. To w drugiej części, a zaczynamy od tego, czy ludzie mają być prawo wściekli na samorządowców, jeżeli dostają gigantyczne podwyżki za ogrzewanie. Piotrków Trybunalski. To są sceny, które Państwo oglądają w ostatnich dniach na naszej antenie, bo tam chyba jest największe takie poruszenie mieszkańców, jeżeli o te podwyżki chodzi. I będę o to dzisiaj pytała w debacie dnia samorządowców. W studiu ze mną burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Prezydent Lubina Robert Raczyński, bezpartyjni samorządowcy. Dobry wieczór. I jest Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, także z nami. Dobry wieczór, panie prezydencie. Dobry wieczór, pani redaktor. Serdecznie witam wszystkich. Ja tylko powiem i zobaczą państwo za moment fragment tej sesji w Piotrkowie Trybunalskim. Tam ludzie są tak zdenerwowani, że prezydenta Hojniaka nawet chcieli wrzucić do jeziora. Przyjechali staczką po niego. No i tam naprawdę było bardzo ostro, a na sesji chciano ten problem rozwikłać. To się nie udało. My nie chcemy żyć w długach i nie chcemy klepać biedy. Chcemy godnie żyć, bo ciężko na to pracujemy. Mam 1200 zł emerytury, mam 950 zł czynszu. Do tego woda, światło, gaz. Nawet nie... A gdzie moje leki, to ja jestem poważnie chora. I ten dany podniesiony 300-350 zł? No ludu, kochany. Serta, jako prezydent miasta, wniósł do tej spółki, że my mamy tak drogie dzisiaj ciepło, że jesteśmy tym właśnie czwartym miejscem. Pan się urodził gdzieś pod Radomiem, może pan się uczyć, jakiejś tam zabitej wsi, a przyjechał pan tutaj z Piotrkowa. Chce pan być tu prezydentem Piotrkowa, a pan po prostu nie szanuje wyborców. Takiej dyskusji się dzisiaj nie spodziewałem. Myślałem, że będzie merytorycznie. Inicjatorzy dzisiejszej sesji mają jedno na celu. Zrobić jeszcze większe zamieszanie. Widać ewidentnie, że nie chcą załatwić problemu. Najlepiej jakby on odeszł całkowicie stąd i zaczął rządzić ktoś inny. 200% w Piotrkowie? Od maja. Zaraz, kogo stać na to? Niech mi pani wytłumaczy. Bo ten, co ma dobre zarobki, jak pan Hojniak, to on się śmieje z tego. Te koszty są przerzucone na naszych mieszkańców. I proszę to wyraźnie powiedzieć mieszkańcom. Tak, popełniony został błąd i za ten błąd nie zapłacę, tylko wy musicie zapłacić, mieszkańcy Piotrkowa. Mamy jedne z najwyższych stawek w tej chwili z tytułu ciepła w Polsce. I jest to też precedens i nie można wszystkiego zwalić też na to, że to wina rządu, a taka retoryka jest tu prowadzona. Zapraszaliśmy też włodarzy Piotrkowa, dla nas dzisiaj czasu nie znaleźli. Dodam, że na sesji też nie podjęto takiej żadnej uchwały, żeby jakoś mieszkańcom pomóc. Chciałabym zapytać najpierw pana prezydenta Kubickiego, bo nie ma go z nami w studiu, więc żeby trochę szansę wyrównać. Na kogo mają być wściekli ludzie, którzy mówią, jak jedna z pań, mam 1200 zł emerytury, a prawie 1000 zł płacę w tej chwili po podwyżce za ogrzewanie. Mają przyjść do pana, czy gdzie się mają zwrócić, panie prezydencie? Panie redaktor, wszyscy są wściekli, nie tylko mieszkańcy, ja również, bo tak naprawdę podwyżki dotkną nie tylko Kowalskiego, ale dotkną też samorząd. Przecież my ogrzewamy szkoły, przedszkola, żłobki. To, co się dzieje, to jest jeden wielki skandal. Problem często będzie polegał również na tym, że część mieszkańców nie do końca rozumie, jakie są kompetencje prezydenta, burmistrza, wojewody czy rządu. W naszym przypadku to jest w 100% prawie spółka Skarbu Państwa. Ta podwyżka jest w żadnym wypadku niczym nieuzasadniona. W Zielonej Górze podwyżka była od 1 października. O 10%, teraz zapowiedziana została o 70%. Nie ma żadnego argumentu, bo od 1 października nie wydarzyło się nic, co miałoby spowodować podwyżkę. Ukaże się na końcu tak naprawdę, że spółka, która jest własnością Skarbu Państwa, będzie miała kilkaset milionów dodatniego wyniku finansowego, więc zarobi na mieszkańcach. Panie redaktor, przecież to jest jakiś jeden wielki szwindel dla mnie. To nie powinno mieć miejsca. Tutaj... No ja czytam, jak sobie przejrzałam sytuację właśnie z Zielonej Góry, to że te taryfy, które były zaproponowane, po prostu nie dadzą się utrzymać elektrociepłowni. Ona nie będzie w stanie wytworzyć ciepła. Pani sobie ze mnie nie żartuje. Zróbmy tak, sprawdźmy, jaki będzie wynik finansowy tej spółki. Ta spółka ten rok zamknie z wynikiem nie 50, nie 100 milionów, tylko kilkaset milionów zysku. Ta spółka jest rentowna i cały czas zarabia, więc tak naprawdę co od 1 października zdrożało, że trzeba podnieść o 60% ceny? O ile więcej będą płacić mieszkańcy pana miasta? O 60%, a od 1 października była o 10, więc to jest kolejna podwyżka. Ktoś powie, wzrosły ceny gazu, bo wojna. Chciałbym każdemu wyjaśnić. W Zielonej Górze gaz mamy z polskiej kopalni,
Więc nie wzrosły ceny, wojna nie miała wpływu na wzrost ceny z polskiej kopalni. Podnosimy tylko i wyłącznie cenę po to, żeby maksymalizować zysk. Spółka będzie miała naprawdę gigantyczne pieniądze jako rentowność, tylko tak naprawdę skończy się tym, że ci biedni emeryci nie będą mieli jak zapłacić. Ja też mam dziurę w budżecie. Jeżeli nie będzie zmiany taryfy, ja po prostu przestanę płacić za ciepło, bo nie stać mnie na to, żeby zapłacić 60% tak sobie nagle wymyślone za wszystkie szkoły. Dobra, to w dalszej części, co się stanie, jak Zielona Góra przestanie płacić za ciepło? Piaseczno, podwyżki jak wysokie, panie burmistrzu? Sięgające razy 2,6, razy 3, czyli to jest 200%. Ale z tego, co czytałam, to do tej pory kupowaliście bardzo tanio, taniej niż można było nawet. Rzeczywiście spółka miejska, która operuje na ciepłowni miejskiej, miała 3-letni kontrakt na gaz i tą cenę mieliśmy na niskim poziomie. To rzeczywiście powoduje, że ta cena, ta podwyżka jest jeszcze bardziej szokująca. I tak naprawdę ja już ostrzegałem na jesieniu ubiegłego roku, kiedy widzieliśmy, jakie są ceny na giełdach, że ta zmiana i ta podwyżka może być szokująca. Wtedy my również wysyłaliśmy pismo do Ministerstwa Klimatu, prosząc o jakiś mechanizm wsparcia, widząc, że inne źródła ciepła, na przykład kotłownie opalane węglem, tak, czy indywidualne kotłownie węglem, będą miały zapewnioną pomoc. Na jaką pomoc mogą liczyć ciepłownie miejskie, które przecież zaopatrują nie jednego, nie dwóch, a tysiące mieszkańców w ciepło. Mhm. Wtedy już sygnalizowało się. Potem rzeczywiście było tak, że cena gazu zaczęła delikatnie spadać, ale w którymś momencie spółka była zmuszona zakontraktować zakup gazu. Zresztą u odbiorcy od spółki rządowej, tak, czyli dostawcy gazu PGNiG. W ostatniej chwili, w której można było zakontraktować gaz, kupiła ten gaz oczywiście wielokrotnie drożej, bo to cena prawie 7 razy drożej. A może kupiliście ten gaz w złym momencie, wtedy, kiedy właśnie on, kupić, to od razu wytłumaczę, kupujemy go w momencie, który pozwala spółce policzyć koszty i przedstawić taryfę instytucji Urzędowi Regulacji Energetyki, czyli URE, które zatwierdza tę taryfę. Do tego zobowiązuje spółkę ciepłowniczą prawo. Trzeba zakupić gaz, policzyć koszty i przedstawić, zatwierdzić taryfę na nowy okres. Bo zastanawiam się nad takimi argumentami, które też gdzieś padają, że może jakby samorządowcy się lepiej rządzili i kupowali w dobrym momencie, a nie kiedy właśnie gaz jest najdroższy, to by teraz nie narzekali, że są takie ceny. I ludzie by nie narzekali. Dlatego pytam o to. Kupujemy u jednego dostawcy, bo pierwsze głównego to jest dostawca właściwie, który chyba dominuje na rynku, chociaż ja takich tutaj analiz nie mam, ale tak naprawdę jest to PGNiG, czyli dostawca, jedna ze spółek, tak, z tej rodziny. Więc tutaj jakby nie ma za bardzo możliwości. A po drugie, jeżeli mamy 3-letni kontrakt, no wiadomo, że kontraktujemy to pod koniec kontraktu, tak. Te ceny właściwie, myśmy mieli jeszcze rok w miarę spokoju, szykowaliśmy się do tego, ale ceny w połowie roku to było już zupełne szaleństwo. One tak naprawdę pod koniec roku zaczęły spadać. Dalej były na wysokim poziomie, ale trzeba było zakontraktować gaz, żeby przygotować się do zimy przede wszystkim i ogrzać po pierwsze budynki mieszkalne, bo w Piasecznie głównie ciepłownia miejska załatwuje w ciepło mieszkania. Przedsiębiorstwo oraz Piaseczno, spółka ZO. PCU, tak, przedsiębiorstwo ciepłowniczo usługowe i również obiekty typu szkoła, basen czy budynki administracji publicznej. Panie prezydencie, mają prawo przyjść do pana na przykład wkurzeni mieszkańcy i powiedzieć: wrzucimy pana do jeziora, bo już po prostu jesteśmy w takiej desperacji. Do kogo mają iść ci ludzie? Znaczy, powiem tak, że sytuacja jest o tyle trudna, że myśmy w ciągu ostatnich 20 lat praktycznie stracili narzędzia sterowania cenami ciepła i straciliśmy możliwości sterowania cenami wody. Praktycznie dwa najważniejsze współczynniki, które są zawarte w czynszu, w zasadzie nie mamy żadnego wpływu na to jako miasto Lubin, dlatego że Skarb Państwa, mimo że chcieliśmy kupić kilkanaście lat temu ciepłownię, no, sprzedał ją spółce Skarbu Państwa, w związku z czym nie mamy wpływu na cenę ciepła, a cena wody jest regulowana przez Wody Polskie, w związku z czym my w ogóle w tym procesie nie uczestniczymy. Znaczy, odebrano nam dwie możliwości, ale odebrano nam jeszcze dodatkową czynność, chyba też ważną, to znaczy, żebyśmy wiedzieli, jakie będą taryfy z wyprzedzeniem chociaż miesięcznym. Dlatego, że jeśli byśmy wiedzieli, że w wyprzedzeniu miesięcznym, jakie będą taryfy, gdyby konsultowano to z nami, wówczas moglibyśmy rozmawiać o programie socjalnym, czyli opieki. Się kiedy? My się dowiadujemy w tej samej chwili, kiedy dostaje zawiadomienie tak naprawdę z czynszem, dlatego, że przedsiębiorstwo
nie ma kompletnie obowiązku konsultować z nami cenę ciepła. Otrzymujemy w tym samym dniu, kiedy otrzymuje pani. Gdybyśmy otrzymywali, bylibyśmy w trakcie negocjacji, gdybyśmy mieli wpływ, konsultacje, żebyśmy mogli opiniować daną cenę, byśmy być może przygotowali cały program socjalny. Natomiast dzisiaj jest taka sytuacja, że my nie uczestniczymy w tym procesie, bo ciepłownia jest poza miejscem. Czyli jesteście informowani. No i dobra, jest pan informowany o jakich na przykład podwyżkach u siebie? Ja jestem informowany o podwyżkach na przykład 30-40%. U nas jeszcze nie było skrajności. To jest dopuszczalna granica. To jeszcze nie było tej skrajności, dlatego że spółka prawdopodobnie przygotowuje się dopiero do wyceny tej usługi. No nie? Ale na tym etapie te ceny tak gwałtownie nie wzrosły, jak w tym wypadku w Piotrkowie. A jakby do pana przyszli mieszkańcy właśnie tak jak do prezydenta Chojniaka w Piotrkowie? Znaczy, to, tak, no, oczywiście ochrona socjalna to jest nasz obowiązek, to nie ma o czym rozmawiać. Tak? Jeśli pojawia się sytuacja taka, że jest ubożenie pewnej grupy społecznej, której nie stać na czynsz, to my mamy odpowiednie służby, żeby one objęły opieką te gospodarstwa, które są zagrożone. Tak? To nie podlega dyskusji, że to nie jest. To jest obowiązek i my staramy się z tego obowiązku wywiązać. Natomiast no, nie może być taka sytuacja, że jesteśmy zaskakiwani w ciągu 24 godziny o tym, że podwyżki jakie są szykowane w mieście. To widzę, że zdanie chce pan burmistrz i do Zielonej Góry idziemy. To nie jest nawet takie, znaczy, to też jest trudne, jeżeli nawet ciepłownia należy do miasta. Bo proszę pamiętać, że my występujemy o taryfę. Taryfa była zatwierdzona i myśmy natychmiast rozsyłali informacje do odbiorców, jaka wychodzi cena dla odbiorcy naszego ciepła. I praktycznie od razu zaczęliśmy rozważać, co można zrobić, żeby pomóc ludziom. Natomiast tak naprawdę uruchomiliśmy zasiłki celowe, przekazaliśmy dodatkowe pieniądze do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pokazaliśmy, że teraz, tu i teraz staramy się pomóc tym najbardziej potrzebującym w pierwszym rzędzie, bo tak się składa, że te mieszkania w Piasecznie, które są ogrzewane, to między innymi najstarsze osiedla piasecznińskie, gdzie przeważają emeryci, seniorzy, mieszkańcy samotni. Ja myślę, że w wielu miejscowościach, miastach tak i dlatego jest należało właśnie po prostu już zabezpieczyć ich, gdyby mieli sytuację, żeby nie marzli, żeby nie było takiej sytuacji, w której by czuli się pozbawieni pomocy. Ale z drugiej strony proszę popatrzeć, że ta grupa mieszkańców, oprócz tego mechanizmu regulacyjnego, który nie był w 100% skuteczny, bo powodował między innymi... Ale rząd się przyznał, że nie przewidział wszystkiego, tak, więc wprowadza nowe regulacje. Tylko tak? Można mówi... było tak naprawdę pomyśleć o tym już na jesieni, kiedy można było to po prostu policzyć i zobaczyć, a potem był drugi etap, kiedy taryfy czy projekty, wnioski taryfowe lądowały w URE. Wtedy było wiadomo, jakie będą ceny. I ci ludzie są teraz szokowani, nasi mieszkańcy są zszokowani i trudno się dziwić tak naprawdę. My staramy się te programy osłonowe, bo chyba większość gmin, tak mi się wydaje, oczywiście uruchamia takie projekty, ale niezależnie od tego, z jakiego źródła ciepła ludzie korzystają, bo z tej pomocy mogą korzystać wszyscy. Proszę pamiętać, jeszcze zwrócić tylko uwagę na to, że mieszkaniec, który ogrzewa, akurat w Piasecznie to jest zdecydowana mniejszość, ale ogrzewa piecem węglowym, no to raz ta cena węgla jest ustabilizowana, zresztą samorządy w tym też uczestniczą, dystrybuując węgiel no po cenie de facto regulowanej, tak? A oprócz tego mieszkańcy dostali wsparcie bezpośrednie w postaci dodatku węglowego. Znaczy dostali. Ci, którzy oczywiście zawnioskowali, ale większość... No ale mogli dostać, jestem zawnioskowali, przekonany, to... zawnioskowała. W tej sytuacji tego bezpośredniego wsparcia mieszkańcy ciepła systemowego nie mieli i też mogą czuć się poszkodowani. Natomiast mają interwencję na rządu, który mówi, dobrze, wszystkiego nie przewidzieliśmy, w związku z tym teraz będziemy interweniować po raz kolejny. Panie prezydencie, to do pana Kubickiego, bo pan chyba najdrastyczniej mówi, że pan po prostu przestanie płacić, no ale to sprawi, że Zielona Góra będzie bankrutem. Nie, Zielona Góra nie będzie bankrutem, bo myślę, że przedsiębiorstwo pójdzie do sądu. Ja w sądzie wykażę, że przedsiębiorstwo łamie zasady współżycia społecznego, zarabia gigantyczne pieniądze na mieszkańcach. Nie może być. Pani mówiła, że spółka bankrutuje. Ja deklaruję, że za 10 milionów jutro tą spółkę odkupię. Jeszcze raz powtórzę, spółka w Zielonej Górze na produkcji ciepła i energii zarobi setki milionów złotych. Więc było to wszystko skalkulowane, wszystkie elementy związane z podwyżką i podwyżka miała wynieść 10%. Teraz coś się zmieniło, jest to próba maksymalizacji zysku spółki. No tak być nie może. Jeżeli spółka byłaby nierentowna i miała stratę, siadamy, rozmawiamy. Ale my na dzień dzisiejszy nie mamy na to wpływu, a okazuje się, że spółka będzie zarabiała setki milionów i podnosi cenę. I ten biedny emeryt,
też nie, chyba przestanie płacić, bo to tak naprawdę za chwilę my też się z tym spotkamy, że emeryci nam nie będą płacić czynszu. Więc być może jak wszyscy przestaniemy płacić, to ktoś się wreszcie weźmie za to i posprząta w tym bałaganie. No bo nie może być tak, że pani minister z jednej strony mówi, że podwyżka maksymalnie 40%, a potem spółka, która jest spółką państwową, podnosi o 100%. No to, to już albo to państwo... No dobrze, a jak pan idzie z takim argumentem właśnie do pani minister, która przed chwilą była gościem Polsat News, tłumaczyła, jak to wygląda. Czy pan już był z takim argumentem w tym roku i czy pan planuje w tej chwili? Bo to jest rzeczywiście zmiana w Zielonej Górze, bo to jest... To tak było, że państwo mieliście mieć podwyżkę około 10,5%, a jest wyższa. Mhm. Od 1 października mieliśmy 10%, z której zostały uwzględnione wszystkie koszty, które rosną rok do roku. Taryfa miała obowiązywać do września 2023 roku, czyli do września tego roku. Nagle, tak jak wszyscy, dowiedziałem się, że będzie podwyżka. I to jest o prawie 68%, czyli od do 10, 68 to daje prawie 80. I jeszcze raz powtórzę, zgodziłbym się z tym, jeżeli spółka byłaby nierentowna. Ale spółka ma zysk i ten zysk po prostu będzie powiększony, więc tego nie jestem w stanie zrozumieć. Czekam na spotkanie, czekam na rozmowy, bo po prostu tak naprawdę to jest no, coś, co nie powinno mieć miejsca. Ja nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek z prezydentów miasta podniósł ceny biletów na przykład MZK i zarabiał na MZK dziesiątki milionów złotych. No tak, bo pan stawia taką tezę, że chodzi o zarobek i że podwyżki są zupełnie nieuzasadnione. Pan Robert Raczyński, znaczy, pan, ja powiem tak, czy pan dopuszcza znaczy, taki scenariusz? Znaczy też dopuszczam, ale prosiłbym o skupienie się na takiej sytuacji, że my mamy wszyscy samorządowcy takie wrażenie, że Skarb Państwa porzucił kontrolę nad swoimi przedsiębiorstwami, właśnie energetycznymi, w tym wypadku ciepłowniczymi, i tak naprawdę one nie są porządnie kontrolowane na dzisiejsze czasy. Ale jest przecież prezes UREK, który właśnie sprawdza. No i właśnie, no, prezes UREK, który dysponuje wszystkimi narzędziami i dysponował, ja nie wiem, kiedy państwo się złożyli, w grudniu, w październiku, w listopadzie? Października, czyli mamy kilka miesięcy tak naprawdę czasu, na które on ma czas do podjęcia i on te wnioski już dawno ma, bo to nie jest tak, że prezes URE podejmuje decyzje z dnia na dzień, tylko często są to żmudne analizy przekładane przez przedsiębiorstwo, w związku z czym wszyscy wiedzieli, że ten gwałtowny przyrost będzie lada chwilę wybuchnie tak naprawdę, a mogliśmy się do tego przygotować już 3 miesiące temu. Natomiast nie dostaliśmy takich narzędzi, żeby zareagować. No. I to jest przez pana sprawa, wydaje mi się, rządu, który jedyny dysponuje pełną informacją. My tej informacji nie mamy. My musimy zabiegać o to, żeby ją otrzymać. Pan uważa, że URE reaguje za wolno, czy... Ja myślę, że URE po prostu generalnie śpi. No, chyba nie śpi, bo widziałam komunikaty pana prezesa, tak różne. Mówi, że jest w trakcie właśnie kontroli i sprawdzania. Tak, panie prezydencie? Tak, URE zareagowało po tym, jak zobaczyło, co się w Piotrkowie wydarzyło. Tak. Mhm. Tak naprawdę, pani redaktor, nie wcześniej. Czyli Piotrków budzi w tej chwili, tak? Minister, budzi rząd. Pani minister i na miejscu premiera zdymisjonowałbym szefa URE i dążył do tego, żeby ktoś tam był, kto panuje nad tym. Jeżeli pani minister zapowiada, że nie będzie więcej o 40%, a prezes URE godzi się na 100%, no to chyba jednak to, co powiedział pan prezydent Lubina, Robert, ma rację. Państwo straciło kontrolę nad swoimi spółkami. Ale godzi się, bo czyta ten komunikat, który ja też widzę, tak, że obowiązujące taryfy nie pokrywają w pełni kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wytwarzania ciepła. Przepraszam, urzędniczy język, czytam komunikat, który widzę. Zwłaszcza dla jednostek będzie fachowo kogeneracji oddanych do użytku przed 3 listopada 2010 roku, a do takich należy blok gazowo-parowy w elektrociepłowni Zielona Góra. Panie redaktor, czyli tak, na cieple nie zarabiamy, na cieple dokładamy, a zarabiamy na sprzedaży energii, bo blok, spalając gaz, produkuje energię i wydziela ciepło. Czyli tak, na energii zarabiamy setki milionów złotych, a na cieple tracimy. No, no, panie redaktor, to nie brzmi śmiesznie? Przecież z tego bloku wychodzi ciepło i energia jednocześnie. I ciepło jest deficytowe i trzeba dołożyć, a na energii zarobimy 500 milionów czy 600. Panie redaktor, to jest śmieszne. Znaczy ja obserwuję, że to jest ta sama taktyka obrony, co Daniel Obajtek przyjął. To znaczy wmawia nam wszystkim, że 4% ma tylko marżę na paliwie, a w rzeczywistości ma 300% na sprzedaży hurtowej. Ale tutaj też i to jest podobna sytuacja. Ale tu też wkroczył Urząd Ochrony z kolei Konkurencji i Konsumentów i sprawdza. I to jeszcze ileś tygodni też potrwa, więc się dowiemy. Panie, ludzie za co mają zapłacić? Ja z tym pytaniem zaczęłam, licząc na to, że panowie naświetlą też mechanizm, panie burmistrzu, bo mamy jeszcze chwilę dosłownie. Czy to jest, bo pan mówił, że to jest taki sam mechanizm w sprawie podwyżek, ten, który czytałam w tym komunikacie? Kiwał pan głową tak jakby...
troszeczkę inna sytuacja u nas w Piasecznie, tak? No my bo tak jak mówię, wyście mieli bardzo tanio ciepło przez te 3 lata. Myśmy, i mówił pan, że tani. Myśmy mieli zakontraktowany tani gaz, no który właśnie podskoczył zdecydowanie razy 7 praktycznie, ponad 7 razy, tak? Czy pan ostrzegał mieszkańców, że tak będzie? Już na jesieni, od samego początku, kiedy ceny gazu jeszcze były powyżej 1000 złotych. Jak się to, nie wiem, przepraszam, mówi, rozsyła się komunikaty, wywiesza? No chcę wiedzieć, jak mieszkańcy są przygotowywani do takich skoków znaczy, to trudno, cen, trudno mi powiedzieć, czy mieszkańcy mogli się przygotować, bo też dla mnie te informacje były szokujące już na jesieni, jak patrzyłem na ceny gazu, tak? Znaczy, nie spodziewałem się w ogóle, co powiemy mieszkańcom, jeżeli zakontraktujemy ten gaz w takich cenach, myśmy zakontraktowali ciut niżej w momencie, kiedy najpóźniej mogliśmy, natomiast obserwując je, no to były ceny szokujące. Jak każdy samorządowiec korzystamy ze wszystkich możliwości, ale to są i spotkania bezpośrednie, sesje Rady Miejskiej, które są transmitowane online, prasa lokalna, która akurat w Piasecznie mamy 2 tygodniki, które się ukazują, plus moje spotkania bezpośrednie, jak wszyscy tutaj samorządowcy, messengery, WhatsApp, Facebook i staramy się na bieżąco mówić o tym, co się dzieje w naszych samorządach. A teraz jednak kamyczek do ogródka samorządowców, bo czytam też taką opinię naszego widza, który jest mieszkańcem Jeleniej Góry. I pisze tak, że kiedyś ciepłownie, elektrociepłownie były w rękach samorządu i to ciepło, które dostawali mieszkańcy, tak jak komunikacja, jak PKS-y, to było takie dobro zapewnione po prostu, żeby niezależnie od tego, czy ktoś jest, przepraszam, biedny, czy sobie daje radę, żeby miał takie podstawowe usługi. I że w imię neoliberalnej polityki, pisze nasz widz, także samorządy sprywatyzowały wiele usług publicznych. Po prostu też, żeby tak, wolny rynek. No i rynek wkroczył, tak, panie prezydencie? Znaczy, tak u nas akurat nie było takiej sytuacji, żebyśmy sprzedali przedsiębiorstwo, bo go nie posiadamy. Nie mieliśmy go nigdy, państwa posiadało. Ale było też takie myślenie w samorządach, że znaczy, wiele oto usług... jest wolny rynek i teraz okej, niech będzie konkurencja. Znaczy, wiele usług, które u nas jest wykonywanych, jest prywatyzowanych, to bezsprzecznie, no nie? Dlatego, że to jest i tańsze, i skuteczniejsze. Bo natomiast tam, gdzie występuje konkurencyjność, bo tam, gdzie nie ma konkurencyjności, jak na przykład wodę, to nie można tego sprywatyzować, bo to jest właśnie to dobro, gdzie jest niebezpieczeństwo wystąpienia monopolu naturalnego. Tak samo, my mamy ciepłownię i nie zamierzamy jej w tym momencie, ani nie było dyskusji o prywatyzacji ciepłowni czy jej sprzedaży. Oczywiście my przygotowywaliśmy się do skoku, do rozwoju ciepłowni, bo to jest w ogóle problem ciepła systemowego. To, co teraz się dzieje, oczywiście ten pożar próbujemy ugasić i my ze strony samorządu i rząd wprowadzając tą ustawę, która mam nadzieję przyniesie po prostu konkretną ulgę mieszkańcom i pomoc. Natomiast to jest ten moment teraz. Szok, który mieszkańcy zobaczyli na pismach w sprawie cen i zapowiedziach i zaliczkach. No przyjdą do was z tym szokiem, tak, bo jesteście pierwszą instancją. Tak, jest tak? Niebezpieczny moment, w którym pytanie jest takie, czy ciepło systemowe ma się rozwijać, czy nie. Bo mieszkańcy zaczynają szukać alternatyw. Pojawiają się jakieś firmy, które oferują montowanie piecyków gazowych dwufunkcyjnych na gazie, który dochodzi do kuchenek. Proponują montaż kotłowni w budynkach wielorodzinnych. Czyli pan mówi, że to jest niebezpieczne, czyli, tak? Bo tak za chwilę się... Znaczy raz, to powinno wszystko zgodnie z prawem budowlanym i z przepisami, no to jest jedna sprawa. Ja bym się tego nie obawiał akurat. Powrotu do takich prymitywnych poczekiwań ciepła raczej nie będzie. Życia, no, ale... Przy tych cenach, mieszkańcy są zszokowani i taka informacja, czy montujemy oddzielną kotłownię. Teraz, jeżeli mieszkańcy się mają oddzielić, zainwestować w kotłownię oddzielną gazową, tak, ja im tego nie będę bronił, bo sytuacja jest trudna tak naprawdę, tak? Wie pan co, ale była taka sytuacja, przypominam sobie, ileś miesięcy temu na Pomorzu posłanka Maciejewska o tym mówiła i ta firma zbankrutowała i tam 100 rodzin bodajże zostało kompletnie bez ogrzewania. Tu chodzi o to, że... W związku z tym, no to jest niebezpieczne też. No więc dlatego myśmy się przygotowali do rozwoju i inwestowaliśmy w naszą spółkę, żeby modernizować kotłownię, żeby ją przygotowywać do rozwoju. Mamy pozyskane dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i mamy rozwijać ciepło systemowe. Mieszkańcy teraz są zrażeni do ciepła systemowego, no bo patrzą na kotłownię jako zagrożenie. Bo nie daje im to bezpieczeństwa. Oczywiście, jakie to jest zabezpieczenie? I tak mamy ciepłą zimę, panowie. Mamy ciepłownię miejską, a nie ma bezpieczeństwa. Pan prezydent Kubicki jeszcze na koniec. Minuta ostatnia. Dobrze, pierwsza sprawa. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żebyśmy robili kotłownię w każdym bloku. Oczywiście możemy to zrobić, będzie pewnie taniej, tylko dla środowiska będzie o wiele gorzej. To jest raz. Dwa, miał rację ten słuchacz z Jeleniej Góry, który powiedział, że część usług została sprywatyzowana i to był błąd. Tak, był błąd. W Zielonej Górze kilka rzeczy zostało sprywatyzowane wcześniej. Ja w tej chwili odbudowuję to, bo uważam, że miasto powinno mieć wpływ właśnie na cenę ciepła, na cenę dostarczanej wody, na cenę śmieci. To nie powinny być spółki pozbawione kontroli ze strony miasta, bo one nie mogą maksymalizować zysku.
To są elementy, panowie, które muszą służyć mieszkańcom. Więc musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Ja myślę rzeczywiście, że to, co się zaczęło dziać w Piotrkowie Trybunalskim, to jest taki dzwonek alarmowy, ale też pewnie tak się zastanawiam, co panowie gdzieś tam myślą, patrząc na to, co tam się dzieje. Jak wybucha rewolucja, zawsze pierwszych wieszają burmistrzów. No nie, to, także no nie, to, nie chcę straszyć to nikogo jednak, oczywiście, to jednak ale myślę, tak, że tak nie będzie, ale... Przede wszystkim po prostu mówimy prawdę naszym mieszkańcom. Tak, tak jak bo prawda, każde prawda ma inną sytuację, może mieć inną sytuację. Ale też należy i się w momencie szoku pomóc, niewątpliwie. Panowie, bardzo robimy. Dziękuję. Daniel Putkiewicz, burmistrz Piaseczna, Robert Taczyński, prezydent Lubina, dziękuję. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. Dziękuję serdecznie samorządowcom w pierwszej części debaty dnia. Za moment u mnie Joanna Kluzik-Rostkowska i Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ-u, o leopardach, o Abramsach, o tym, że wojna tuż przy granicach, ale jest wielka nadzieja, bo jest zbrojenie Ukrainy i jest zasługa Polski w tym wszystkim także. O tym powiemy już za kilka chwil. Chciałabym wznieść toast za ukochanego męża, który przez te wszystkie lata pracował w pocie czoła, a dzisiaj... Go zwolnili. To jest dom mojego dzieciństwa. Czułaś, że tylko się lepiej mogą przyjechać mieszkać w tej Ruderze? Wyjedźmy stąd. Natychmiast. Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Zawierucha. Serduszko sam wyrżnąłem. W nowym polskim serialu komediowym Domek na szczęście. Tylko w Polsat Box Go. Mówi za siebie. Nowy Opel Astra Plug-in Hybrid. Nowy Opel na nowy rok. Odkryj nowego Opla Astra w salonach i na opel.pl. Warto próbować nowych rzeczy, chociaż nigdy nie wiesz, jaki będzie efekt końcowy. Tak samo jest z inwestowaniem. Teraz w XTB przy założeniu konta dostaniesz darmową akcję. Uważaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków i może nie być dla Ciebie odpowiednie. Zapoznaj się z regulaminem promocji. Dzielna odkrywczyni z alpejskich wzgórz szukała skrzyni skarbów. Zdobyła niezdobytą przełęcz, przeskoczyła nad przepaścią i wreszcie ją znalazła. Skrzynia otworzyła się, ukazując pyszne czekoladki i wyjątkowy skarb. Delikatność smakuje lepiej. Milka. Poznaj nowych bohaterów Milka Secret Box, dzielnych odkrywców przyrody. Czasami drobne zmiany prowadzą do spektakularnych efektów. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Menmak. Prawidłowa praca mięśni. Dużo energii. Odporność na stres i przemęczenie. Menmak. Magnes dla mężczyzn. Odporność. Energia. Sprawne myślenie. Wzmocnienie organizmu. Vitotal dla mężczyzn. Witaminy i minerały w wysokich dawkach. Każda ekipa ma swój znak rozpoznawczy. Jedni mają bandany, drudzy tatuaże, a my mamy sweter na spółę. Na spółę mamy też abonament w dniu, za który płacimy po 19 zł na osobę i w którym dostajemy górę internetu w 5G. Technologia, człowieku. A we trzech da radę? No jak? Dla dwójki, a nawet trójki. Abonament z 5G po 19 zł i do 90 giga do podziału. Kup na newmobile.pl. Kiedy byłam małą dziewczynką, moja mama przygotowywała pyszne syropy z malin i czarnego bzu dla wzmocnienia odporności w okresie jesienno-zimowym. Dziś sama jestem mamą. W chłodne dni podaję swojej rodzinie Greenovite. Bo wiem, że to bogactwo naturalnych wyciągów i ekstraktów z owoców. Zawiera witaminę C i cynk, dzięki temu o odporność nie muszę się martwić. Greenovite rozgrzewa i smakuje jak u mojej mamy. Wybierz Greenovite idealną dla siebie i poczuj siłę natury. Dlaczego tu jestem? Mam nadwrażliwe zęby. Zimne boli. Przeciąg boli. Słodkie boli. Mój dentysta polecił mi Lacalut Sensitive.
Lakalud Sensitive chroni przed nadwrażliwością zębów, wzmacnia szkliwo i chroni przed próchnicą. Między nami, gdybym wiedziała to wcześniej, nie musiałabym tu przychodzić. Zapamiętaj, przy nadwrażliwości zębów po prostu Lakalud Sensitive. Wypróbuj też płyn do płukania ust Lakalud Sensitive. Be smart! Ogarnijmy to za mniej! Ale jak? Bismart! Wjeżdżaj z ekipą do KFC i złapcie super zestaw Bismart i drugie frytki za złotówkę. Super opcja! Bismart i drugie frytki za złotówkę. Tylko w KFC. Jeżeli prowadzisz szkołę języków i brakuje ci sal, to albo pękasz i rezygnujesz z chińskiego, albo uczysz chińskiego online. Jeżeli bezpieczeństwo twojego sklepu spędza ci sen z powiek, to albo zamykasz sklep i wracasz do korporacji. Nie! Albo dbasz o jego ochronę. A jeżeli wysoki czynsz uszczupla twoje zyski, to albo tniesz koszty, albo przenosisz atelier do sieci. Sprzedaż i rozwój w internecie? Home.pl. Własna strona. To dopiero początek. A w delikatesach Centrum? Lepiej w delikatesach mięso kupować, tu na jakości znamy się. Lepiej oszczędzać niż marnować, brać tylko ile przyda się. Lepiej na świeży postawić smak, brać na bieżąco tyle co trzeba. Lepiej codziennie mieć świeże wszak, lepiej mieć taniej po prostu tak. I okazja, parówki Berlinki w supercenie 3,99 przy zakupie dwóch opakowań tylko z Delikartą. A od czwartku do soboty olej kujawski 1 litr tylko 9,99 z aplikacją. Delikatesy Centrum. O mięso to tu. Festiwal pizzy już trwa! Jesz i pijesz ile chcesz w Pizza Hut. Próbuj bez limitu wszystkich smaków pizzy i wielkiej dolewki Pepsi. Festiwal pizzy tylko w Pizza Hut. Za to, że podejmujesz ryzyko i za to, że potrafisz dopiąć swego. Doceniamy Cię za to, że prowadzisz biznes. Otwórz konto Mój Biznes i zyskaj nawet 2,5 tysiąca złotych premii w promocji. Bank Millennium. Jak pomóc bliskim, gdy dopadnie ich grypa albo przeziębienie? Fairvex. Różne symptomy, jedno rozwiązanie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Uważaj na SMS-y od oszustów. Oszuści codziennie wysyłają tysiące wiadomości. Jeśli otrzymasz SMS-a niewiadomego pochodzenia, zachowaj spokój i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo. Takiego podejrzanego SMS-a prześlij nam telefonicznie lub zgłoś na stronie albo mailowo. Twoje działanie ma znaczenie. Zgłaszając takie oszustwo, pomagasz sobie i innym. Włącz się w walkę z oszustwami. Dzisiaj ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą 31 czołgów Abrams do Ukrainy. To są najbardziej sprawne, skuteczne czołgi na świecie. Wdzięczny jestem kanclerzowi Scholzowi za zapewnienie dostawy czołgów Leopard 2. I tym samym europejskie państwa dostarczą 2 bataliony czołgów Leopard do Ukrainy. Putin liczył na to, że nasze zaangażowanie z czasem osłabnie. Mylił się sromotnie od początku i nadal się myli. Jesteśmy zjednoczeni. Stany Zjednoczone są zjednoczone i tak samo zjednoczony jest cały świat. Niemcy zawsze będą przodowały we wspieraniu Ukrainy. To współpraca z naszymi partnerami powoduje, że to wsparcie jest tak skuteczne. Wspólnie z nimi dostarczymy czołgi Leopard do Ukrainy. Wielu Niemców obawia się tej decyzji. Proszę ich jednak, by zaufali mnie i całemu rządowi. Niemcy w dalszym ciągu będą pilnować, by NATO nie zostało wciągnięte w wojnę z Rosją. Niemcy będą pilnować, tak mówi kanclerz Scholz. W studiu ze mną Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska, Sejmowa Komisja Obrony. Dobry wieczór. I wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ufa pan Niemcom? Wie pani, w polityce trudno mówić o zaufaniu, jeśli nie jest poparte realnymi czynami, ale dzisiaj mamy zmianę w bardzo pozytywnym kierunku i to należy docenić. Na stałe ta zmiana? Zobaczymy. Oczywiście nie ma nigdy gwarancji. Niemcy przez lata prowadziły politykę błędną. My to otwarcie krytykowaliśmy. Byliśmy czasami atakowani, że ta krytyka jest niedyplomatyczna, że to narusza pewne zwyczaje. Być może nawet tak było, tylko że jesteśmy w warunkach wyjątkowych, w warunkach, gdzie kluczowe jest osiągnięcie celu. A tym celem była zmiana tej błędnej
zagranicznej polityki. Dzisiaj mamy zmianę na korzyść i dzisiaj chwalimy Niemców, bo jest za co ich dzisiaj chwalić. To jest krok w dobrym kierunku. Na ile to będzie trwałe, na ile to będzie permanentne, zobaczymy. My na pewno dalej będziemy naciskali, żeby ta zmiana była trwała. Nieufność, a nie zaufanie. Trudno, żeby tej nieufności nie było, bo ona opiera się niestety na złych doświadczeniach. Także z poprzednimi rządami Niemiec przez dekady mieliśmy do czynienia z budową tak naprawdę uzależnienia Europy od Rosji. Ta polityka była błędna, była fatalna w ogóle dla bezpieczeństwa, dla perspektyw także tych krajów, które nie są w Unii Europejskiej, a które dzięki temu znalazły się niestety na celowniku Putina, bo on dostał pieniądze po prostu za energię, którą dostarczał do Europy. Więc mieliśmy ogromne zastrzeżenia, dalej je mamy, ale jeśli jest zmiana na lepsze, zmiana dobra, no to należy ją docenić, należy chwalić i należy kontynuować naciski, żeby ta zmiana utrwaliła się i była zmianą na stałe. Pani poseł, są godni zaufania? Ja powiem tak, miałam okazję uczestniczyć w posiedzeniu podkomisji w czasie poprzedniego posiedzenia Sejmu i gościem tej podkomisji był ambasador Niemiec. I rzeczywiście ambasador Niemiec bardzo uczciwie przyznał, że ich polityka wobec Rosji przez bardzo wiele lat była błędną polityką, że im się wydawało przez bardzo długi czas, że Putin i Rosja to jest jednak rozsądny partner, który będzie stawiał na rozwój kraju i tak dalej. I po 14 roku też się to wydawało dalej? Mówi, uczciwie przyznał, że to Polska miała rację, mówiąc, że Rosja nie jest takim partnerem, jakim się wydaje, że mógłby być. I w tej chwili rzeczywiście przyznał, że tą swoją politykę, czy postrzeganie Rosji zmienili bardzo i że już nie ma powodu do takiego myślenia. A na ile zmienili to swoje postrzeganie pod wpływem potrząsania przez Polskę, pani zdaniem? No ja myślę, że to jest kwestia oczywiście Polski, ale to jest kwestia oczywiście Stanów Zjednoczonych, to jest kwestia wszystkich krajów NATO, które są zainteresowane tym, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Statystyki mówią, że są takie cztery kraje, które tę pomoc niosą największą. To są Stany Zjednoczone, to jest Wielka Brytania, to są Niemcy i to jesteśmy my. Także tutaj rzeczywiście Niemcy, przyznając, że w przeszłości jakby niewłaściwie postrzegali Rosję, no w tej chwili ta polityka się zmieniła. Ja pytałam również o to, czy, no bo w polityce różne rzeczy widzą, ale niekoniecznie to zyskuje społeczną akceptację. I ambasador też mówi tak, że tutaj nastąpiła bardzo, bardzo duża zmiana i Niemcy, chociaż rzeczy się boją, a ponieważ są trochę dalej, to trochę mniej to rozumieją ciągle, ale że tam na tym poziomie takiej akceptacji społecznej też następuje. No właśnie, czy się na przykład przestraszą Pieskowa, rzecznika Kremla, który mówi, że to nie wróży dobrze przyszłym stosunkom między obydwoma krajami, bo ja rozumiem, że no jednak inne jest postrzeganie tej polityki Kreml-Berlin niż Kreml-Warszawa, tak? To po prostu inne, inaczej to widzą te stolice. Więc czy teraz zacznie na przykład Kreml-Moskwa jakoś naciskać na Berlin? Weźcie się opamiętajcie, dlatego że na przykład po wojnie trzeba będzie wrócić do biznesu. I co wtedy? No oni z pewnością będą to robić, natomiast słyszymy takie opowieści, że to nie wróży dobrze relacjom Rosji z Europą. No, istnienie Rosji w takiej formule, w jakiej ona istnieje dzisiaj, państwa imperialnego, państwa agresywnego, rzeczywiście nie wróży dobrze. Dopóki Rosja taka będzie i dopóki Rosja będzie kolejne państwa atakować i im grozić, no zdecydowanie to nie wróży dobrze. I naszą rolą dzisiaj, naszym celem zasadniczym, mówimy tutaj o sojuszu, o Unii Europejskiej, o NATO, powinno być doprowadzenie do zmiany tej sytuacji. A droga do zmiany tej sytuacji wiedzie przez pokonanie Rosji, przez odparcie agresji przez Ukrainę, którą my wspieramy, przez doprowadzenie do tego, żeby ten imperializm poniósł klęskę. Natomiast z całą pewnością Rosjanie będą nadal wykorzystywali tą sieć swoich agentów wpływu, którą przez lata budowali. W Niemczech przecież byli w stanie dojść do tak wysokich szczebli, że nawet ich byłego kanclerza no, de facto skorumpowali, bo dali mu bardzo intratne stanowiska w zamian za jego prorosyjską politykę. Schrödera. Mhm. Więc jeżeli oni byli w stanie dojść do tak wysokiego poziomu, to znaczy, że na różnych szczeblach, w różnych kręgach politycznych, biznesowych, przemysłowych, dziennikarskich, jest tam najprawdopodobniej masa ludzi, która po prostu Rosję wspiera. Dzisiaj nie mówią o tym głośno, bo się wstydzą, ale na pewno ta siatka jest nadal. Nie tylko w Niemczech, żeby była jasność. W wielu
wielu krajach, w Polsce na pewno też tacy ludzie są. Ja jeśli mogłam coś uzupełnić, bo rzeczywiście akurat tak się składa, że zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej to są również członkowie NATO, więc jakby nasze relacje tutaj wewnątrz Unii Europejskiej są bardzo ważne i mam nadzieję, że pan minister już dzisiaj przyzna, że budowanie antyeuropejskiej koalicji z Salvinim, Orbanem i panią Le Pen, to jest coś, co nie powinno było być pani mieć poseł, miejsca i myślę, że to jest poseł, coś, co też... Czyli oczekuje pani deklaracji od pana ministra, że odwróci się polska dyplomacja od Salviniego, od pani Le Pen i od Orbana, tak, panie ministrze? Jest dla mnie wciąż naprawdę do pewnego stopnia niezrozumiałe, jak można być tak cynicznym. Państwo budowaliście koalicję ja też nie rozumiem, z Angelą Merkel. Najbardziej prorosyjskim politykiem w Europie. To Angela Merkel budowała gazociągi. Nie Le Pen. Ale to było wiele Salvini. Lat temu w zupełnie innej sytuacji. Natomiast wy budowaliście antyeuropejski sojusz nawet poseł, po tym, kiedy już było wiadomo, że wojna przyjdzie. Także ja tylko mam nadzieję, że pani do spotkania w Madrycie przed wojną, tak? Sytuacja była taka, przyjmowania pani Le Pen tutaj w Warszawie na przykład. To znaczy, ja byłem w Madrycie z premierem w delegacji na spotkaniu. Ja byłem na tym spotkaniu. Na tym podejmowaniu takim liście królewskim pani Le Pen. To ja przypomnę, przypomnę pani poseł, naszym widzom, jak się skończył już ten szczyt w Madrycie, o którym państwo tak często lubicie mówić. On już był w momencie, na tym szczycie w Madrycie negocjowaliśmy z tymi wszystkimi partiami, których tak państwo nie znosicie, deklaracje jeszcze przed wybuchem wojny, potępienia Rosji z państwami, z partiami z tych państw. Kto potępił potem? Choćby wszystkie partie, które tam były obecne. Le Pen się od tego rzeczywiście wtedy odcięła, ale Orban zarówno też? Zrobił to Abascal, zarówno Orban. No, oczywiście, że ale tak. To teraz sobie przypomnieć. Ale Orban teraz przecież widzimy po wojnie dalej naprawdę, jeździ, podpisują kontrakty, cynizm, ściskają nie, się na Kremlu. No, oczywiście, panie, że tak. No, nie, wie pani, no, nikt nie jest 100% skuteczny. Świat cywilizowany otwiera oczy. Za każdym razem, z kimkolwiek my rozmawiamy, także jak rozmawiamy z Orbanem, także jak rozmawiamy z pozostałymi politykami, to mówimy antyeuropejską koalicję. Tak ją nazywaliście wprost. Pani poseł, czy kiedykolwiek, czy pani jest mi w stanie podać jeden cytat Donalda Tuska albo kogokolwiek innego w Platformie, kto skrytykowałby prorosyjską politykę Angeli Merkel? Panie redaktorze, jest pani w stanie podać ja nie jestem w stanie... Oczywiście, że pani nie jest, bo takiego cytatu nie ma. Bo nigdy nie mieliście odwagi... Ale proszę nie odwracać kota ogonem. Nigdy nie mieliście odwagi powiedzieć Niemcom, że ta ich polityka jest błędna. Nigdy. Ale Donald Tusk już po rozpoczęciu wojny pojechał do Niemiec i różne rzeczy mówił wprost. A ja powiem tak. A ja powiem tak. Była sytuacja taka, że zakładaliście taką antyeuropejską koalicję i ona sobie tam jakoś dojrzewała, tylko potem przyszedł 19 listopada, kiedy przyjechała szefowa amerykańskiego wywiadu i powiedziała wam, że będzie wojna. I to jest ten moment, w którym powinniście przemyśleć całą rzecz, a nie brnąć dalej w jeszcze dwa wielkie spotkania. Pani poseł, po 19 listopada należało się odciąć. Tak, po 19 listopada 2021 roku. Czy czerwiec 2022 roku był wcześniej czy później, pani poseł, kiedy Donald Tusk wychwalał na przykład Silvio Berlusconiego? To było wcześniej czy później, pani poseł? Na całe szczęście. Czy wy wtedy mieliście świadomość tego, że Silvio Berlusconi mówi o Putinie, to jest jego przyjaciel? Ale w tym samym czasie Morawiecki mówi, że będzie wracał do tej... Ja chcę powiedzieć i podkreślić, co pisze premier Morawiecki na Twitterze o tym, że najpierw leopardy, teraz Abramsy. Dziękuję prezydentowi Bidenowi, pisze o tym, że coraz bliżej jest możliwy pokój w Europie, kiedy tutaj my mówimy o genezie jeszcze, znaczy może nie o genezie, ale o tym, jak to było przed wojną. I czy pan, panie ministrze, w tym, co przytacza pani poseł Kluzik-Rostkowska, no widzi może właśnie genezę tego, o czym mówił w Radiu Z Radek Sikorski. Jak mówił, że myśleliście w pierwszych dniach wojny, żeby dokonać rozbioru Ukrainy i był taki moment wahania, no bo to powiedział, chociaż to potem, powiedział. Potem się tłumaczył z tego i mówił się o kontekście tłumaczy, tej wypowiedzi. Ale tak się tłumaczy, że w zasadzie potwierdza to, co sam mówił, że mówisz, że w zasadzie powiedział prawdę. Ja widzę zresztą, jakie on udostępnia dalej komentarze w mediach społecznościowych.
on najwyraźniej w to wierzy. Gdzie jest geneza tego, że on w takie rzeczy wierzy? Ja nie wiem, dlatego że jeżeli ktokolwiek interesuje się w ogóle rzeczywistością, polityką międzynarodową w szczególności, to doskonale wie, bo to nie była żadna tajna wiedza, że Polska nawet jeszcze przed wojną wysyła broń na Ukrainę, że wspieraliśmy Ukrainę i budowaliśmy koalicję poparcia dla Ukrainy nawet jeszcze zanim ta wojna wybuchła. Więc przepraszam, może to zabrzmi zbyt brutalnie, ale taka jest rzeczywistość. Ona jest brutalna dla Radosława Sikorskiego. W takie rzeczy, że Polska chciała dokonać rozbioru Ukrainy, albo to nawet rozważała, może wierzyć tylko idiota. Ja nie wiem, dlaczego bardzo wielu polityków Platformy zaczyna to powtarzać. No naprawdę, jeśli państwo chcecie być partią idiotów, to jest oczywiście państwa wybór, ale nie bądźcie partią idiotów pożytecznych dla Kremla, bo Kreml to od razu wykorzystuje Panie przeciwko Polsce. Pan powiedział bardzo mocno, ja tylko dodam, że raczej większość polityków Platformy się odcina od słów Sikorskiego. Tusk się od tego absolutnie nie odciął. Pan Rostowski to powtarza. Kolejni posłowie o tym mówią. Jeden Borys Budka miał odwagę i za to go bardzo docenia, że miał odwagę się od tego odciąć, ale słyszę kolejne wypowiedzi polityków Platformy, którzy mówią w zasadzie... Pan nazwałby pana Sikorskiego idiotą? Nie, ja powiedziałem bardzo wyraźnie. Mm. Moim zdaniem Sikorski nie jest idiotą. Moim zdaniem on ma pewien kompleks tego, że o nim musi być głośno. On mówi bardzo różne rzeczy po to, żeby cały czas się o nim mówiło. Tak samo było z tym jego słynnym tweetem, jak oskarżył Amerykanów o zniszczenie Nord Stream 2. Dziękował, no ale de facto im to zarzucił. To chciałabym, żeby pan się odniosła do tego, ale wiara w to, co on opowiada, to po prostu jest idiotyzm. Panie ministrze, ja po pierwsze oczekuję od kogoś, kto jest wiceministrem spraw zagranicznych i kto jest biegły w dyplomacji, żeby nie używał takich słów, bo to jest po prostu skandaliczne i niepotrzebne. I ja po pierwsze uważam, że oskarżanie Radka Sikorskiego o to, że jest prorosyjski, czy jest antyukraiński, jest absolutną bzdurą, bo akurat Radosław Sikorski przed rozpoczęciem wojny myślał o Ukrainie, bronił jej i jakby w czynny sposób zastanawiał się, jak tu można reagować, żeby było dobrze. Trudno go również posądzać o to, że jest prorosyjski, widzę Afganistan. Więc, gdzie walczył. Gdzie był dziennikarzem. Dlaczego zaprosił Ławrowa jako gościa honorowego do MSZ-u w 2010 roku? A dlaczego wy zaprosiliście Rola Bakera w 2016 roku, który wracał prosto z Kremla, przyjechał do Warszawy, mimo że MSZ... Porównuje pani zaproszenie Siergieja Ławrowa, człowieka odpowiedzialnego, współodpowiedzialnego za zbrodnie wojenne, który był z honorami przyjmowany w MSZ. Pytał mnie pan przed chwilą, że można znaleźć zdjęcia różnych polityków z różnymi politykami. Przepraszam bardzo. Nam cały czas Platforma przez wiele lat zarzucała rusofobię, że my z Rosją nie rozmawiamy. Dwa lata temu Sikorski to mówił. Dwa lata temu Sikorski rzekał, że PiS nie rozmawia z Putinem. Pan minister Rautus przed wojną jako szef OBWE udał się do Moskwy, żeby widział się z Ławrowem. Ale nie zapraszaliśmy go z honorami. Zgoda, on był gościem Ja sobie zdaję z tego sprawę. Mówię tylko, że są różne spotkania oczywiście, że tak, w dyplomacji i potem padają różne oskarżenia. Pan także wzywa właśnie może ministra Sikorskiego do tego, żeby się wytłumaczył ze swoich zarobków. To tylko nie wiem, czy pan widział jego wpis dzisiejszy. Tchórzom insynuującym moje rzekome, niejawne, w tym finansowe powiązania ze Wschodem. Mówię tak, powiedzcie to otwartym tekstem, a obiecuję danie szansy udowodnienia waszych zniesławień w sądzie. Bo pan mówi, nie widziałem tego, bo on mnie zablokował na Twitterze, bo nie wiem dlaczego, boi się wchodzić w dyskusję otwartą. Politycy tej rangi blokują się na Twitterze. Ja nikogo akurat nie blokuję, on mnie zbanował, widzę go pierwszy raz. Akurat, to, proszę. Pani tutaj nie chodzi, tchórzostwem jest raczej ukrywanie faktów na temat źródeł tych pieniędzy. Tu nie chodzi o to, że ja mu coś zarzucam. On ma prawo zarabiać, bo takie są przepisy w Parlamencie Europejskim, że każdy europoseł ma prawo dodatkowych źródeł dochodu. Mhm. Natomiast ponieważ nie wiadomo skąd te pieniądze są, nie wiadomo za co, jakieś usługi, jakieś konsultacje, no tak naprawdę wygląda to tak, jakby on dostawał te pieniądze za jakąś innego rodzaju działalność. Panie za jaką ministrze, opinia myślę, publiczna że, ma prawo wiedzieć. Że problemy Ryszarda Czarneckiego są znacznie poważniejsze niż Radosława Sikorskiego. Nie zarabiał 800 euro rocznie, no to jest 7-8 razy więcej niż to, co zarabia jako europoseł. Jeszcze nie jestem redaktorem. Przepraszam bardzo, ale to może dyskusja też bywa
patrzę na panią redaktor. Do mnie czasem goście mówią... Pani minister. Tak, na przykład, więc też się trochę wtedy cofam, ale proszę bardzo, pani poseł, odpowiedź. To znaczy, tutaj, tak jak mówię, no akurat Ryszard Czarnecki w kontekście tej afery korupcyjnej w Parlamencie Europejskim pojawia się również nazwisko drugiego posła, więc akurat tutaj byłabym bardzo ostrożna w ocenianiu zarobków, których zarobków, bo tutaj w przypadku zarówno Ryszarda Czarneckiego, jak i drugiego posła, no, są po prostu podejrzenia jakieś. Ja nie chcę tutaj niczego insynuować. No, w każdym razie to wy teraz macie z tym problem, a nie my, a w kontekście odpowiedzialności... Nie wydaje mi się. A w kontekście odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polski, budowanie antyeuropejskiej koalicji, kiedy wojna już wisiała na włosku, wydaje mi się kalibrem znacznie poważniejszym niż słowa Radosława Sikorskiego. No nie zgodzę się z tym, co pani mówi, dlatego że antyeuropejskie jest przede wszystkim działanie, które osłabia Europę. Jak to nazwaliście? Nie no, kto tak nazwał? Wy mówicie o antyeuropejskiej koalicji, podczas gdy cały czas wspieraliście państwo Niemcy, budujące tak naprawdę sojusz z Rosją przeciwko interesom Europy Środkowej. To była koalicja, może nie antyeuropejska, bo było takie państwo europejskie, które zyskiwało, to było Niemcy, ale Europa Środkowa, w tym Polska. To nie jest tak, że wojna zmieniła wszystko. Wszyscy przyjrzeli na oczy i teraz Niemcy mówią, o dobra, Polacy mieli rację, myśmy się mylili. No to dzisiaj mówią. Tak? Ale bardzo dobrze, że to jest odważne jednak. Bardzo dobrze. Ale co jest odważne, że Niemcy tak mówią? To jest w ogóle dla mnie trochę niesamowite. Proszę spojrzeć, ja dzisiaj bardzo jasno powiedziałem, dzisiaj chwalimy Niemców. My jesteśmy krytyczni wobec tego, co robią, ale dzisiaj ich chwalimy. A państwo nie jesteście nawet w takiej sytuacji jak dzisiaj pochwalić Polski. Dlaczego nie? Nie, nawet w takiej sytuacji. Od tego się zaczęła nasza rozmowa. Nie, no naprawdę, panie ministrze, nie pamięta pan początku rozmowy. To było 15 minut temu. Z innymi państwami w koalicji do tego, że postawa Niemiec zaczyna się zmieniać. To jeszcze może nie jest na trwałe. Zobaczymy. To jest jeszcze wielka, wielka praca. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy mieli, jeżeli jest za co krytykować Niemcy, żeby Platforma też była w stanie się na to odważyć. Naprawdę, byłoby to przydatne. Byłoby to po prostu dobre dla Polski. Bo czasami pani poseł, trzeba się dwa zdania, zgadzać dobrze, bo musimy sprawach powoli kończyć. Nawet nie powoli. Znaczy, ja bym chciała... To znaczy ciągle ci Niemcy w 7 minucie programu są dobrzy, w 12 źli, teraz znowu są dobrzy. Skupmy się na tym, co przed nami. Skupmy się na tym, że pójdą na Ukrainę Leopardy, że pójdą Abramsy, że pójdą Patrioty. Ja nie jestem wielką optymistką, jeżeli chodzi o to, czy ta wojna się skończy szybko, czy nie. Natomiast wisi w powietrzu i mam nadzieję, że tutaj się z panem ministrem zgodzimy, że przyjdzie niedługo pewne przesilenie, to znaczy, że obie strony przygotowują się do jakiegoś takiego potężnego starcia. Tak. I o ile sam początek wojny to było wyczyszczenie magazynów, wszyscy czyściliśmy magazyny z tego sprzętu, który mieliśmy, no to w tej chwili wysyłamy coraz nowocześniejszy po to, żeby po prostu wygrać tę wojnę. Tak. Bardzo państwu dziękuję. Jeśli Ukraina wygra, to Polska będzie bezpieczniejsza. To się na pewno zgadzamy. To prawda. I ta część świata na pewno. Dziękuję serdecznie.